Snooper, włącz się. No co za gówno. O, jest. Dobra. Witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w Amnezja Mroczny Obłęd. Co tu mamy? To jest to, cele 3. O! Fuck! Skończyło się. Czy ja idę do kuchni? Tak, idę do kuchni. Idę napełnić dzban. Kwasem. Zostawiłem mój nóż. O kurde. Chyba przyszedł po chleb. O kurde. Chyba zginiemy. A nie, będę cicho lepiej. Fight! Gdzie tam miałem się schować? Nie możesz się poddać. Pewnie, że nie. What the fuck? Gdzie ja jestem? Nie no, za której zgodę musiałem je gdzieś wywalić, nie wiadomo gdzie. Okej, ja wcześniej chyba prawą dziurą wyszedłem. Dobra, muszę iść po... Zabarykaduję się tu. Dobra, schowamy się. Może teraz się uda. Może mnie nie będzie widział. Ale czy on tu idzie? A, jakby inaczej. Czyżby się udało? Ruszmy ryjem. No nic nie widać. Nie ma go. Jestem wielki. O, on tam jest. Już wiem, dlaczego tak nieznacząco te tutaj leżały sobie. Jest kwas. Z benzyny? Dobra. Ale już noża nie mam. Czym ja się będę bronił? Mógłbym go zawsze jeszcze talerzem trzepnąć. Tam jest? Nie, nie ma go. Gdzie ten nóż zostawiłem? Wezmę beczkę. O nie, ona za ciężka. Kamienie będę szedł. Gdzie ja tu miałem iść? Wiem tylko, że się trzymać z lewej strony. Tu nie. Tu też nie. Tu wychodzimy. Dalej się trzymamy lewej strony. O! Włączyło się coś. Bo dobrze idę. No, jest w kiepskim stanie, git. A, no to może tym. Jej. O, fuck. Wow, udało się! Wyjście do cysterny. Jej!
Wow, jak tu ślicznie. O, coś się dzieje. Nienawidzę retrospekcję. Jakby ktoś nie zauważy albo zauważy, nie wiem, robię to w dość znaczący sposób, to od poprzedniego odcinka okropnie mi się nie chce grać w tą grę i już próbuję od poprzedniego odcinka jakoś ją tutaj zakończyć, w sensie, że zawiesić serię nieodwołalnie, bo po prostu to był kiepski pomysł, żeby w to grać, ponieważ nie lubię takich gier. No fajnie, muszę teraz smart znaleźć. Czy jakiś olej. I po prostu to nie jest moja bajka taka gra, że mamy po prostu, żeby po prostu nas straszyć, ja tak to gówno możemy. I tylko ten, ginąć i uciekać i ginąć. Nie, to nie dla mnie. Dlatego nie chcę mi się okropnie w to grać, już prawie od samego początku, ale tam przez chwilę myślałem, a, skończę to. Podjąłem decyzję, że to skończę. Nie wygląda dobrze ta woda. No na pewno, żeby brodzić, nie, ale można by płynąć. A, muszę go suszyć. Ma ktoś suszarkę? No nie chyba. No i dlatego tutaj tak, o. Wait a minute. Ja muszę chyba chwila. To jest jakaś pompa, jak to wygląda, tak? No, możliwe. Ale ja tu nie mam wyjścia, więc muszę coś pokombinować, żeby gdzieś na którejś z tych wyjść. Tego nie mogę tknąć. Dobra, co ja tu mogę w ogóle zrobić tak a propos? Bo tam jest ta woda. Tu są te rury. Tu są jakieś belki, których nie mogę tknąć. O, kamienie, mogę się nimi po ryju pochlastać. Nie, ale nie, no serio, co ja mogę zrobić? No, wrzucić tamto? Ja nie trafię. Wow, weszło. Dobra, ale tu mam jakieś drzwi. Zobaczmy, może spróbuję je czymś otworzyć. Bo się nie da tak... Nie da się, nie da. Wiem, świdrę nie użyłem. A, olej. Nice, dobra. Nie, po prostu mi się nie chce grać, ale jeszcze póki tak się nie zacinam nigdzie, to sobie popykam, bo śmieszny to jest. O, fajnie, sama się ruszyła, jak olej użyłem. O. No i co ja mam zrobić z tą rurą? Może młotkiem. To może ją nawiercić. No nie. Dobra, to pójdźmy gdzieś. A może by jeszcze raz tym olejem. Ja to nie mogę kliknąć, więc o to nie chodzi. No fajnie, ruszyłem tu dźwignię, ale... No, czymś tu rurę trzeba strącić. A, ale bajer, mam ją urąbać, uwalić po prostu. Brawo, sprytne. Dotąd trzepać tę drobinę, że aż ją urwę. Jest, ale fajne przejście. Biegnę do innej lokacji. Sterownia. Nice. O, to już z tymi kulami się chyba zaczyna. Nie, bo tu wiem, że jest z jakimiś tymi kulami coś, bo było w tych dziennikach i tam coś w poradniku było wspomniane. Tak przeleciałem go oczami. Jajku, to będzie jakaś rura do zamontowania, ale pewnie nie w tym pomieszczeniu, więc dam sobie ją przy drzwiach. A tu się rozglądę, bo tu jeszcze może być coś przydatnego. Takie jak krzesiwo, oliwa,
jakieś rurki, do co mogę nimi, znaczy te wichajstry. Długo mogę tym kręcić? Tak, do oporu. Ta się nie chce ruszać. To też nie. Dobra, to idziemy stąd. Grzebiemy dalej. Aha. To tak jakby cię potwór, żeby się szybciej uciekało, ta brama taka, tak? Aha, to jeszcze mi się samo zakręca, no świetnie. To jak obstawiamy, gdzie będzie potwór? Bo ja już go tutaj gdzieś widzę. O, rura kolejna. Dobra. Oliwa. Oj. Koło się zablokowało. Jakie koło? Gdzie to jest koło? No ale to jest w ogóle dużo mechanizmów i to są chyba tej pompy, czy co to było? Szukajmy koła. Dobra, tutaj tak to wygląda fajnie, ale tu nic nie można. O! Tu jest miejsce, żeby powtykać rury. Jej! Ta skrzynka myślałem, że się otwiera. Wow! Tam jest coś do ucieknięcia. Chodźmy po tą rurę. Zobaczymy. Wetknę ją gdzieś tutaj. O! Weszła! Jej! Jestem so smart. To jeszcze nim bystrze zaglądę tam, to powiedzmy wejdę tutaj, może coś znajdę. Co to jest? Drewniana korba. Wow. Ciekawe do czego miałem. Ciekawe gdzie będę musiał użyć. O, coś wyłączy, chyba zepsułem. Aha. Aha, to jest ręczne pompowanie, tak, tak. Nie wiem, to jest widzę smarowane olejem. To mniejsze z tym. Zobaczmy w zadaniach, co mamy. Zadania. No spoko, nie mam nic odnośnie tych rur. No nie, bo w sumie to niepotrzebna żadna instrukcja, pewnie. To wszystko się domyślę. Jest takie jasne. Tu nie ma nic. Tutaj też. Nie no, w sumie jest troszkę jasne, ale... Nie zaszkodziłoby tam, jakby dali jakoś... Też w prawo. Gdzie tu była ta rura? Tutaj. Dobra, przedostałem się jeszcze. I lecimy. O. Ha. No to jeszcze jedną, tak? Czy dwie? Gdzie ja mam ich szukać? Gdzie ja mam ich szukać? No tak, chcę zakończyć, to mi teraz wyjątkowo fajnie idzie. Może dlatego, że mi się nie... Dobra, mam jeszcze jedną rurę. A i to tak brakuje dalej tej głównej, jeszcze jednej. Pomogę tymi? Koło się zablokowało. No to fajnie, przynajmniej nie muszę nim ruszać. Rura, weź się. Dobra, mam jeszcze jedną rurę, to będzie ta chyba najbardziej wystająca. Tak, i jeszcze jedną taką zwykłą muszę znaleźć. Ale gdzie ja mam jej szukać? Jaka głupia ta brama. O.
Tu już nic nie ma. Tam znalazłem tu jedną. Dobrze, to w głównym jeszcze coś będzie. Na razie przepatrzę podłogę, może później będzie gdzieś, może będzie gdzieś zawieszona, nie wiem. Ale wątpię. Będę szukał na podłodze. Chyba to jest ta sterownia. Nie, no. Tam ruch nie było na pewno. Dobra, to tu dalej gdzieś brudzimy tymi łapami. Ale póki co, to by wypadało kończyć odcinek, bo już troszkę minęło. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.